Cześć, takie mamy czasy, że zalew informacji zewsząd na nas napływający może wydawać się przytłaczający i warto w związku z tym filtrować informacje, które do nas docierają. Ja polecam skorzystać z aplikacji do czytania newsów, do czytania wiadomości. Jedną z nich, moim zdaniem, najlepszą jest aplikacja Puls. Czytniki wiadomości pozwalają zawsze być na bieżąco, czytać tylko to, co nas interesuje albo dokształcać się w swojej branży. Puls pośród nich wszystkich wyróżnia się kilkoma cechami. Po pierwsze, ładnym i bardzo funkcjonalnym interfejsem. Po włączeniu na głównej stronie w łatwy sposób można dodać maksymalnie 12 źródeł, z których wyświetlane są wiadomości. Każdy z kanałów można przeglądać przesunięciami, więc szybko można podejrzeć, co nowego dzieje się na poszczególnych podstronach. Przeciągnięciem w dół całej strony uruchamia się odświeżenie kanałów. Nowe źródło można dodać na dwa sposoby. Program podpowiada kategorie, które możemy przeglądać i wynajdywać kanały, które nas interesują. Grup jest kilka, wszystkie najważniejsze i takie sensownie wydaje mi się poukładane, z wieloma znanymi i cenionymi witrynami w każdej z nich. Można także kliknąć sobie symbol lupy w prawym górnym rogu i dodać ręcznie stronę, z której chcielibyśmy widzieć newsy. I ten drugi sposób jest o tyle skuteczniejszy, że niestety Puls jest przede wszystkim anglojęzyczny, więc aby znaleźć polskie źródła, trzeba pododawać je właśnie w ten sposób ręcznie. Zakładka lokal niestety w ogóle nie wynajdowała niczego, co byłoby nie tylko z mojej własnej okolicy, ale również w ogóle z Polski. Jeśli braknie nam miejsca na jednej ze stron, można dodać sobie kolejną, a jeżeli nie mamy pomysłu, co dodać na tej stronie, jakie źródła wybrać, Puls podpowie nam zestaw spośród kategorii, które wybierzemy. Fajną funkcją jest możliwość dodania konta Facebooka i wtedy w aplikacji wyświetlane są linki dodawane przez naszych znajomych zagregowane w jednym miejscu. W związku z tym nie musimy zaglądać na naszego walla, one będą się pojawiać tutaj. Aplikację łatwo też podpiąć do konta Google Reader i kiedy przeczytasz wiadomość w jednym z programów, zostaje oznaczona jako przeczytana w drugim. Ekran czytania newsów wyświetla je w jednej kolumnie. Z jego poziomu można dopasować rozmiar tekstu i kolor tła, a także jednym kliknięciem zapostować dany artykuł na Twitterze, Google Plus albo Facebooku, albo również skorzystać ze wszystkich innych dostępnych w naszym smartfonie dróg komunikowania się. Jest też wygodna ikona gwiazdki, która pozwala zapisać wiadomość do przeczytania na później. Wszystkie zasejwowane newsy można podejrzeć klikając zakładkę Mi. Puls dostępny jest za darmo na smartfony z Androidem i iOS. Do niedawna był dostępny również na platformie Windows Phone 7, ale niestety po ostatniej aktualizacji z niej zniknął. Czy wy korzystaliście kiedyś z czytnika wiadomości, z takiego jak na przykład Puls, a może znaleźliście jakąś inną aplikację, która potrafi trochę więcej niż ten program? Zapraszam was do komentowania. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.